Marcin jest przekonany, że Zuza też chce z nim być. Chłopak obwinia nauczycieli i starszą siostrę dziewczyny o to, że chcą ich rozdzielić. W rzeczywistości Zuza boi się Marcina. Cześć, kochanie. Co ty tu robisz? Przyszedłem po ciebie. Musimy wyjechać. Jeszcze dzisiaj. Ale co ty do mnie mówisz? Musimy uciec, tylko wtedy będziemy mogli być ale razem. Ale ja nie chcę z tobą jechać. Właśnie, zostaw mnie. Nie mów tak. Ale ja nie chcę z tobą być. Rozumiesz? Ja nie chcę z tobą być. Proszę, nie mów tak. Nie mów tak do mnie. Ale jak mam nie mówić? Przecież zaatakowałeś moją siostrę. Groziłeś i zostaw mnie. Mieszała ci w głowie! Nieprawda! Zostaw mnie, człowieku! Oni wszyscy są przeciwko nam. Jacy oni? Wszyscy, twoja siostra, nauczyciele, wszyscy chcą nas rozdzielić. Zostaw mnie! Zostaw mnie! Jesteś nienormalny! Nie zostaw! Ja się ich nie boję. To zostaw oni mnie. Będą martwić mnie. Rozumiesz? Jezu, proszę, Zuzia, spokojnie, nie bój się. Nic ci nie zrobię. A! Zostaw ją! Zuzia, wracaj tu! Halo, niech nawet ktoś nam pomoże! Marcin nas goni, proszę pani! O, mój mąż! Zostańcie tam! Zuza, do mnie, bo wszystkich pozabija! Marcin, zostaw mnie! Proszę cię, daj mi ten nóż! Niech się pani nie wtrąca! Proszę. Zuza, chodź tu! Popatrz na mnie, zostaw! Dziewczyny, zostańcie tam! Daj mi ten nóż, proszę cię, porozmawiamy nie. spokojnie! Nie, o niczym nie będziemy gadać! Proszę cię, uspokój się! Zuza jest moja i koniec! Daj mi ten nóż! Nie! Nie. Marcin, spokojnie, porozmawiamy, daj mi ten nóż. O niczym nie będziemy gadać. Zuza, do mnie, ale już! Nie! Zostawcie mnie! Dzwoń na policję. I tak będziemy razem, zobaczysz! Dziewczyny, chodźmy do sali. Nie martw się, już go zabrali. Chodźcie do sali.